Przyjaciele, chcę do was dzisiaj powiedzieć na temat pewnej duchowej zasady, która jest ważna. I zawsze jak to mówię, że jeśli ją zastosujesz, będziesz po prostu mieć sukces. Tylko trzeba ją zastosować w swoim życiu. Nie jesteście śpiący? Bo jeśli tak, to przewietrzymy głowy, w sensie podniesiemy drzwi. Chodzi o to, żebyśmy, ja krótko będę głosiła, ale chodzi o to, żebyśmy przyjęli to poselstwo. Nie jesteście śpiący, tak? Podniesiony. Czyli świeże powietrze dopływa. Chcę powiedzieć na temat rozwoju poprzez podział. W ogóle uważam, że wiele powtarzających się problemów w życiu ludzi, tak zwanych natrętnych, powracających problemów, jest między innymi też z tego powodu, że nigdy nie doszło do pewnych oddzieleń, poróżnień i wskutek tego nie można w sposób właściwy ustanowić Królestwa Bożego. Ewangelia Mateusza 10:34. Nie mniemajcie się, że przyszedłem przynieść pokój na ziemię. Nie przyszedłem przynieść pokój, lecz miecz. Podział to bardzo ważna zasada. Jeśli podejdziesz do niego poważnie, będziesz miał sukces. I teraz tak, pierwszy podział w twoim życiu nastąpił w chwili twojego nowego narodzenia. Czemu o tym mówię? Żeby to dobrze zobrazować. Przyjąłeś Jezusa jako osobistego Pana i Zbawiciela i zmienił się zarząd z miejsca duszy na ducha. O, poczekamy na Roberta jeszcze. Chodź, Robert Thomas. Leć. Mówimy o zasadzie podziału. Czyli pierwszy podział ma miejsce w momencie twojego nowego narodzenia. Rodzisz się na nowo i natychmiast miecz Bożego Słowa dzieli, tak? Dzieli duszę od ducha. Przyszedł silniejszy, tak? I zmieniamy miejsce zarządu. I jako narodzeni z Bożego Ducha ludzie wiemy, że trzeba te rzeczy co? Praktykować. To, co mówiliśmy dzisiaj, Jezus jest drogą, prawdą i życiem. Bez praktykowania tych rzeczy nasze życie będzie chwiejne. Raz będzie na wozie, raz będzie pod wozem. Raz będzie na górze, raz będzie na dole. Kiedy będziemy mówili o wierze, nie będziemy tego rozumieć, ponieważ będziemy wiarę mylili z całym systemem emocjonalnym. Nie czuję, nie robię. Nie czuję, nie idę. Nie czuję, nie idę do kościoła. Czuję, idę. Rozumiecie? Dlatego to jest bardzo ważne. Pierwszy podział ma miejsce w chwili twojego nowego narodzenia. Silne oddzielenie ducha od duszy. W duchu nie ma uczuć. Tak? Dusza chce notorycznie coś czuć, ale żeby dusza coś czuła, to trzeba ją przećwiczyć. I dlaczego nam to jest to bardzo potrzebne? Ponieważ kiedy my nie zrozumiemy tej zasady, to wiecie, że prawdą jest taką, że jesteśmy średnio użytecznymi naczyniami w ręku Boga. Możemy dużo mówić, możemy dużo krzyczeć, ale jesteśmy średnio użytecznymi naczyniami. Mnóstwo, jak gdyby, jest takich pytań. Nie mam pokoju w swoim życiu. Ja mówię, bo ty jesteś ciągle w jakimś systemie, na przykład kłamstwa. Nie odczuwasz pokoju w swoim życiu. Najpierw musisz zastosować miecz. Najpierw miecz, a potem pokój. Jezus powiedział, nie przyszedłem przynieść pokój, lecz miecz. Tak? Tam jest dalej jeszcze napisane, że przyszedł podzielić matkę z córką i tak dalej, i tak dalej. To jest bardzo ważne, słuchajcie. W ogóle uważam, że często są pomijane te rzeczy, że chcemy wzrastać w wierze, chcemy przejmować coraz większą, coraz większe przestrzenie, chcemy, aby w naszym życiu były duchowe, ale nie uznając tej zasady, nie chcemy się oddzielać. A my musimy używać miecza, żeby się oddzielać. I teraz tak, co robi miecz? Pierwsze to jest właśnie oddzielił. Stare od nowego. Czyli ja już nie myślę jak stary człowiek. I jeśli ja jestem tego świadoma, że po oddaniu życia Jezusowi stare przeminęło, ja nie uznaję się za starego człowieka. Więc ja nie grzebię w starym. Nie myślę jak stara
Tak? Jeśli przychodzi jakiekolwiek odczucie, to ja w ogóle wiem, że to jest stare odczucie. I każdy z was wie. Rozumiecie? Ponieważ ty wiesz, bo ty siebie najlepiej znasz. Więc ty wiesz, gdzie na przykład przychodzi jakieś takie myślenie, na przykład ze starego życia. I nie należy w ogóle tego rozważać. Należy ogłaszać wtedy słowo. Stare przeminęło. Odcinam mieczem. Nie podcinam. Nie biorę tak zwanego mieczyka malutkiego i takiego szybyta robię, że potem się atamci, w sensie ropieje i tak dalej, potem ja to polizuję, tam jeszcze kotu daję do polizania, psu. Nie. Biorę miecz słowa. Stare przeminęło. Oto Bóg wszystko uczynił nowym. Nie jestem starym człowiekiem. Nie utożsamiam się ze starym sposobem myślenia. Urodził się we mnie nowy człowiek. Jeszcze jest malutki. Tak? Będę go teraz karmił. Ale nie wracam na tory starego myślenia. Czyli nie mam nic wspólnego ze starym człowiekiem. Nic nie mam wspólnego ze starym człowiekiem. I powiem wam tak, jeśli uważamy się naprawdę za umarłych, to jest to łatwe do zastosowania. I teraz pytanie, czy my wierzymy w swoje nowe narodzenie? Bo jeśli my wierzymy w swoje nowe narodzenie... Ja pamiętam kiedyś, jak Artur w telewizji powiedział tak, facet go pyta, no ale zabiłeś człowieka. Ja? Ja nie. A kto? On mówi Helmut. A jaki Helmut? A taki mówi, chodził sobie po nasielsku. No ale, nie no, głupi jesteś. A to ty? Nie no, nie ja. A kto? No Helmut. A że jeszcze wtedy był Piotrowski, potem już był Celoński. Artur Piotrowski. A teraz jesteś Artur Celoński. Uznał się za martwego. Rozumiecie? Bóg mu przebaczył, tak jakby nigdy nie zgrzeszył. I to jest bardzo ważne. Czyli użył miecza słowa. Stare przeminęło. Oto Bóg wszystko uczynił nowym. Nie odnowił, tak? Nie pomalował. Zabił. Dlatego jak wielokrotnie ktoś przychodzi i chce się ochrzcić i mówi tak. Chcę się ochrzcić, ale nie chcę tego publikować. To ja nie chrzczę. Ja nie chrzczę. Bo ja nie mam takiej zajawki religijnej. Ponieważ chrzest jest proroczym gestem. Przyznaniem się do tego, że nie żyję już ja, ale żyje we mnie Chrystus. Ja mówię, ja cię ochrzczę i zrobię ci krzywdę. Rozumiesz? Ponieważ ty nie masz do tego przekonania. Nie ochrzczę ciebie. I teraz zobaczcie. Gromimy religię, mamy też jej nie siać. Mamy też jej nie siać. Stare przeminęło. Kiedy się chrzczę, to jest to mój świadoma moja decyzja. Tak. I natychmiast w ogóle publikuję to, co zrobiłam. Ponieważ ja chcę, aby cały świat duchowy dowiedział się o tym, że stara Agata umarła i właśnie kiedy się wynurza z tej wody, to wychodzi Chrystus. Tak? Cała rzeczywistość demoniczna musi się dowiedzieć. Stare przeminęło. Co robi miecz? Oddziela. 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 Wielu ludzi w ogóle nie użyło nigdy tej zasady. Nigdy nie użyło tej zasady miecza. Nigdy się nie oddzieliło od pewnych relacji. Nigdy nie wyszła z pewnych relacji. Pewni ludzie dalej przyjaźnią się ze światem. I potem jest pytanie, dlaczego nie mam pokoju? Ja mówię, ale chcesz wiedzieć? Tylko jak ja ci powiem, to możesz się obrazić. Nie masz pokoju. Ponieważ dalej uważasz się za starego człowieka. Po prostu. W temacie rozważania starego życia rozważamy go tylko w jednym przypadku, kiedy leżymy na kanapie terapeutycznej. Ale pod okiem czyim? Doświadczonego terapeuty. I teraz z tego miejsca chcę wam coś powiedzieć. Nie terapeutyzujcie się. Jeśli obdarzyliście Artura zaufaniem, to idźcie do niego, ale wzajemnie się nie terapeutyzujcie, ponieważ Kościół to nie jest terapia. Kiedyś jak przeczytałam, jak funkcjonuje pewien Kościół, to oni mieli na czołowej stronie napisane coś takiego. Wszystkie rzeczy załatwiamy przed tronem Boga. Nie prowadzimy
klubu anonimowych alkoholików. Nie prowadzimy, jak gdyby nie ustrawiamy się poprzez powracanie do różnych rzeczy, ale jeśli potrzebujesz tej terapii, tak, to tylko tam, w jednym miejscu, w stosunku do jednej osoby, do jednego ucha, które to ucho zatrzyma i wyswobodzi do ciebie życie. Ale w kościele nie robimy tej paranoi, że się wszyscy terapeutyzują, ponieważ stare przeminęło. Musimy się uznać za nowych ludzi. Pierwsze, co zrobił miecz, oddzielił, drugie, poróżnił, wprowadził nieporozumienie. I teraz coś wam chcę powiedzieć. Nie ma takiej opcji, że my nie zastosujemy tej zasady w swoim życiu i że ustanowimy Królestwo Boże do swojego życia i w miejscu, do którego na przykład Bóg nas posyła. Nie ma takiej opcji. Co to znaczy to poróżnienie? Kiedy miałeś w świecie jakieś relacje, musi coś między wami do poróżnienia. No nie może być tak, że ty się w ogóle dogadujesz ze światem. Że ty masz wciąż te same koleżanki i tych samych kolegów. Że ty ciągle wybierasz w ogóle pójście na imieniny do cioci, tak? Na święta do rodziny, a nie z kościołem. To znaczy, że nie uznałeś się za nowego człowieka. Uznałeś, że to stare życie jest ważniejsze. Czyli nie uwierzyłeś tak naprawdę chyba w swoje nowe narodzenie. Musi dojść do tematu poróżnienia. Kiedy Artur się nawrócił, to w naszym domu nastąpiło natychmiast poróżnienie. Artur przyszedł, nie pytał nas o zdanie, zerwał wszystkie demoniczne obrazy ze ściany, powywalał wszystkie książki, nawet książki ze zdrową żywnością. Rozumiecie? I natychmiast nastąpiło poróżnienie. Jakie poróżnienie? Ja jestem z nieba, a wy jesteście ze świata. Czy było to miłe? Nie. Co zrobił? Zastosował miecz, tak? I natychmiast w domu nastąpiło poróżnienie. I teraz jest pytanie. Porozumiemy się, czy się nie porozumiemy? Nie porozumiemy się. Nie na tej płaszczyźnie. On już jest przekonany o tym, że on z Chrystusem jest jedno, tak? Że on jest nowym człowiekiem, a my z mamą jesteśmy nienarodzone z Bożego Ducha. Czy my się możemy porozumieć? Absolutnie nie możemy się porozumieć. My w ogóle nie wiemy, o co jemu chodzi. Kto postępuje dobrze? On postępuje dobrze. I to jest dla każdego z nas. Nie bój się wprowadzić miecza w swoje relacje. Jeśli nigdy tego nie zrobiłeś, to w ogóle postanów, że dzisiaj to zrobisz. Że oddzielisz się. Jeśli w twojej pracy ludzie nie wiedzą, że jesteś wierzącym, to nie jest to dobrze. Ponieważ trudno będzie tobie ustanowić standard Królestwa Bożego. A to nie chodzi o to tylko, żeby na jednym spotkaniu, na przykład wigilijnym, uciekać tam, jak się nie podzielić opłatkiem. Nie. Ludzie muszą wiedzieć, że ty jesteś narodzony z Bożego Ducha. Oni muszą znać twoje zdanie. Oni muszą wiedzieć, kim ty jesteś. Dlatego najlepiej to jest na dzień dobry. Wchodzę i mówię, kim jestem. Po prostu. Artur miał tą zasadę, że kiedy wchodził, jak już został aresztowany jako wierzący człowiek i kiedy jako niewierzący grypsował, a jako wierzący nie grypsował, co było dla mnie okropną rzeczą. Ja chyba byłam tym bardziej tą grypserą związana niż on sama. Zawsze mi się wydawało, że ten, kto nie grypsuje, to będzie seksualnie wykorzystany, więc jak napisał do mnie list i powiedział, przestałem grypsować, a ja mówię, Jezu, chłopiec, piórasty chyba z głowy wyrwę, więc gwałcą go w tym więzieniu, wiecie, bo bardzo się tego bałam. Potem pisałam, mówię, słuchaj, ja nigdy nie grypsowałam, ale chyba, mówię, ta grypserka, mówię, bardziej mnie w ogóle dotknęła, mówię, niż ciebie. Jak wchodził, to od razu mówił na celi, że jest odrodzony z Bożego Ducha, że jest nowym człowiekiem, że nie grypsuje. Zaświra go wszyscy uznawali. Rozumiecie? Ale bardzo łatwo było potem jemu ustanawiać Królestwo Boże. Kiedy powiedział, że będą spotkania i szydzili z niego i mówili, to co święty, będziesz nam tutaj dzisiaj śpiewał? I teraz zobacz, bez na przykład powiedzenia pewnych rzeczy wśród grona znajomych, tak? Przyznania się tego, kim jesteś i tak dalej, nie jest potem łatwo ustanowić standard Królestwa Bożego. Potem zazwyczaj się siedzi, tak? Na świątecznej kolacji się śpiewa co? Kolędy. Siedzi się potem ze swoją rodziną i śpiewa się po prostu kolędy. Jeśli to cię boli, jeśli to cię dotyka, to znaczy, że to jest jeszcze coś, co w twoim życiu
tak, nie ujrzały światła. Być może jeszcze pewnych rzeczy nie zrobiłeś, nie zrobiłeś. Ale coś ci chcę powiedzieć. Strach, który za tym stoi, jest w ogóle bezpodstawny. Naprawdę. Kiedy uczynisz krok, to zobaczysz, jak wielkie jest błogosławieństwo. Czyli miecz oddzielił i poróżnił. Nieświadomość tych rzeczy powoduje, że prosimy Boga o notoryczne rozwiązywanie czegoś. A to w ogóle nie o to chodzi. Bóg dał Jezusa. I my musimy nauczyć się w ogóle korzystać z tych rzeczy. Ewangelia Mateusza 16:19. I dam ci klucze Królestwa Niebios i cokolwiek zwiążesz na ziemi będzie związane i w niebie, a cokolwiek rozwiążesz na ziemi będzie rozwiązane w niebie. Ustanawiam te rzeczy poprzez modlitwę. Jeśli już zdaję sobie z tego sprawę, że pewne rzeczy w moim życiu nie zaistniały, nie umiem zastosować miecza, nie umiem zerwać z pewnych relacji, nie umiem wyjść z pewnego systemu, tak? To przede wszystkim w ogóle biorę słowo. Biorę miecz słowa, że cokolwiek w ogóle zwiążę dzisiaj na ziemi, tak, będzie związane w niebie i cokolwiek rozwiążę na ziemi, będzie rozwiązane w niebie. Nie polegam w ogóle na moim stanie emocjonalnym, ponieważ muszę na dzień dzisiejszy podważyć to, co czuję. Ponieważ emocje są chwiejne. Zazwyczaj się boimy tych rzeczy. Ale trzeba postanowić, że idę i wykonuję pierwszy ruch. Dziś, w te święta, w tym roku. Cała moja rodzina dowie się, do jakiej grupy ludzi ja przynależę. Dziś, w tym roku, cała moja rodzina dowie się w ogóle, kim jestem. Że w ogóle 3 lata temu odrodziłem się z Bożego Ducha, że Duch Święty mnie wypełnił, że co niedziela chodzę właśnie do tego kościoła, który jest przeklinany, który jest w ogóle wytykany. Tam jest moja prawdziwa rodzina, tam ja czerpię życie. Dziś w tym roku nie będę śpiewał kolęd. Żeby mieć potem właściwe wejście, to najpierw się trzeba pożegnać. Rozumiecie? Najpierw się trzeba pożegnać. Ja tak zrobiłam w swoim życiu. Najpierw doszło do chłodnych pożegnań, tak? Ponieważ zależało mi na tym, aby moja rodzina zrozumiała, że ja na poważnie. Że ja na poważnie z Jezusem. Oddzieliłam pewne rzeczy. Zostałam poróżniona. Ja i moja rodzina zostaliśmy poróżnieni. Po co? Po to, żebym mogła potem przyjść w autorytecie Królestwa Bożego i powiedzieć, ja tak żyję. Wielu ludzi na przykład jeszcze z naszego miasta próbuje z nami rozmawiać na sposób taki stary. Ja wiem, to w ogóle, to było bardzo dawno temu. My naprawdę tak nie żyjemy. Odcinaj pewne rzeczy. Odcięcie spowoduje to, że zostaniesz poróżniony. Nie bój się tego. Nie bój. Widzisz, że to jest wszystko związane z zaufaniem Bogu. Czy ja jestem gotowy, czy jestem gotowa zaufać dzisiaj Bogu? Przecież wiecie, że tak naprawdę, kiedy nie płacimy ceny, to nie będziemy się dalej rozwijać. Składanie ofiary boli. Kiedy składamy ofiarę, mówimy, że składamy ofiarę, a ona nie boli, to znaczy, że to nie jest ofiara. Ofiara jest krwawa. Tylko taka ofiara jest przyjmowalna. Krwawa ofiara. Kiedy nas nie boli, to znaczy, że to nie była ofiara, że nie oddaliśmy rzeczy cennych, tylko oddaliśmy coś w ogóle z urwanym kopytem, bez oka, bez ucha. Coś takiego, wiecie, kulawego. Nie trzymaj kurczowo tego swojego starego życia, bo ty w ogóle nie żyjesz. Zobacz. Wielokrotnie wyznajemy, nie żyję już ja, ale żyje we mnie Chrystus. I kurczowo trzymamy życie w ręku. Nie puszczę tego. No ale to jak dalej chcesz iść? Jak chcesz dalej iść? No ale ja tak nie czuję jak wy. Ja wiem, bo ty ruchu żadnego nie robisz. Nie robisz żadnego ruchu, chłopie. Za chwilę Jezus przestanie być dla ciebie realny. Przestanie być dla ciebie Jezus realny. Ktoś kiedyś powiedział, że jeśli ktoś się nie modli 3 miesiące, to ma nieodwracalne zmiany. Nieodwracalne zmiany. A my jesteśmy, przyjaciele, w miejscu, gdzie cały czas, jak gdyby, wiecie, łopatą dajemy do pieca. I to nie ma tak, że nie nadążamy. Można nadążyć.
jeśli się systematycznie pracuje. Systematyka pracy powoduje to, że nie ma czegoś takiego, że nie będziesz nadążał. Czyli wprowadzenie i używanie miecza poprzez oddzielenie, poróżnienie i ustanowienie. Kiedy się oddzielisz, kiedy jak gdyby przyjdzie do pewnych poróżnień w twoim życiu, będzie ci bardzo łatwo ustanawiać rzeczy. Wtedy ludzie, zobaczysz jak to w ogóle działa, wtedy ludzie sami też będą cię pytać, a co ty o tym myślisz? I teraz ty nie możesz mieć dwóch zdań. Jakie masz zdanie na przykład na temat COVID-a? No trochę takie, nie musisz mieć jedno zdanie. Jakie masz zdanie na temat zbawienia? O, nie, jedno zdanie. Zbawienie jest w Jezusie. Zbawienie jest w Jezusie. Nie z uczynków, ale z łaski. Dla utrzymania w domu pewnej atmosfery nie mówimy przewrotnie. Bo jestem teraz u babci, no przy babci tak nie powiem, bo babcia to w ogóle z babcią ma argumenty, nie będę walczył. Nie? Nie, musisz podniżyć tą relację. Ja nie mówię, żeby krzyczeć na babcię. Żeby ktoś tam babcię powciął, spalić jej fartuch, w ogóle pomodlić się, żeby jej się ciasto spaliło. Nie. Ale w ogóle powiedzieć do babci, w ogóle babciu, jesteś w błędzie. To nie jest prawda. Ja ci mówię prawdę. Ja ci, babciu, mówię prawdę. Nie bójcie się tych rzeczy. Nie można się prawidłowo rozwijać, jeśli nie decydujemy się w swoim życiu na pewnego rodzaju podział. Musi być podzielony, musi być różnica. Musi być różnica. Kiedy jesteś z ludźmi ze świata, musi być widoczna różnica między tobą a nimi. Musisz położyć silną granicę. Wy jesteście niewierzący, a ja jestem wierząca. I wiecie o co chodzi, bo to ludzie mówią, no tak, ale to jest taka mowa bardzo ostra i tak dalej. Ale ja nie mówię tutaj o chamstwie. Bo ja w ogóle tutaj nie mówię o chamstwie. Absolutnie. Natomiast do pewnych sytuacji musi dojść. Kiedy miałeś niewłaściwe relacje ze swoimi rodzicami, kiedy byłeś uzależniony na przykład od swoich rodziców, to użyj miecza. Musisz pójść do swoich rodziców i powiedzieć, nie decydujecie za mnie. Jestem dorosłym człowiekiem, odrodzonym z Bożego Ducha. I ja decyduję o swoim życiu. Gwarantuję ci, że nastąpi poróżnienie. Ale owo poróżnienie potem zaowocuje tym, że łatwo ci będzie ustanowić standard Królestwa Bożego. Twoja mama i tata będą widzieli, że nie jesteś kłamcą, tak? Tylko, że żyjesz tak, jak mówisz. To się silnie wiąże z tym, czy ufamy Bogu. Czy ufam Bogu, że jak postawię krok do przodu, to się ziemia nie zawali. Nie zawali się. Diabeł ma wielkie oczy. On jest przereklamowany. Wielokrotnie przez Kościół. Jest przereklamowany, że tak dużo może. Dużo możemy my w Chrystusie. Dużo możemy my w Chrystusie. Czyli oddzielenie, poróżnienie i ustanowienie. Będzie to owocowało coraz większym pokojem i nie będziesz szukał komfortu w okolicznościach. Bo w ogóle w służbie za Bogiem nie patrzymy w ogóle na okoliczności. Okoliczności wiecznie będą różne. Rozumiecie, my się będziemy modlili o coraz lepsze okoliczności i one będą się też układały, ale generalnie to my mamy mieć komfort w głowie. W głowie. Czyli musimy porządkować to, co wiemy, tak? To słowo, które przyjmujemy, ono musi być spójne z naszym życiem. Czyli pewnego rodzaju to jest, wiecie, to jest wyzwanie, bo to są ciągle wyzwania, ale Jezus rzucał wyzwania. Bo inaczej to się tworzy w nas religia. Jeśli wiem, a nie praktykuję, to staję się człowiekiem religijnym. Nie doświadczam, tak, ale wiem. Ja mówię, ale co wiesz? A opowiedz mi o tym. Ale ja wiem, ja mówię, ale czy doświadczasz? Czy robisz to, o czym mówisz? Nie bój się rozpocząć tego procesu. I to jest taki proces, który naprawdę powinien być rozpoczęty, kiedy się rodzimy na nowo. I kiedy rozpoczniesz ten proces, sprzeciwiaj się szczególnie takim rzeczom. Wszelkiej pysze, która podnosi się przeciwko poznaniu Boga. Ponieważ diabeł będzie do ciebie gadał racjonalne jakieś takie rzeczy. Wiesz, zostaniesz sam, poniżysz mamę, poniżysz tatę, obrazisz babcię, a wiesz, babcia ma w ogóle wysokie ciśnienie. Jak teraz nie pojedziesz na święta, na 100% babcia umrze.
Wiecie, takie, bo czemu ja w ogóle o tym mówię? Bo my się z tym mierzymy. My się nie mierzymy nie wiadomo z czym. Że nagle tutaj jakiś wąż przyszedł, bo nie, my się mierzymy z życiem. Z życiem się po prostu mierzymy. Wszelkiej myśli się sprzeciwiaj, podnoszącej się przeciwko poznaniu Boga. I to jest bardzo ważne. Druga, wszelkiej nadwrażliwości na punkcie własnej osoby. Kurczę, tylko ja tak mam. Tylko mi się przytrafiają takie rzeczy. Nie, to jest nadwrażliwość na punkcie własnej osoby. Nikt tak nie ma. Wszyscy tak mają, tylko ludzie o tym nie mówią, bo są wierzący. Wszyscy przechodzimy pewnego rodzaju procesy. Wszyscy bierzemy się za jakieś tam odcinki swojego życia. Na różnych etapach jesteśmy. I to, o czym ja mówię, to będzie nam towarzyszyło zawsze. Zawsze. Wzrost przez podział. Myślą natrętnym i wszelkim fobią. I bądźcie w tym wytrwali, dlatego że tak jak zbudowałeś w swoim życiu diabłu fundament do jego działania, tak musisz zbudować Bogu fundament. Wiecie, jeśli my nie umiemy nic o swoim życiu z Bogiem powiedzieć, to znaczy, że my w ogóle nie wykonujemy pewnego rodzaju pracy. I to jest to, co ja na przykład mówiłam na początku. Jakie jest Królestwo Boże? Ono jest stałe, ono jest niezmienne i Bóg tego dla nas chce. Królestwo Boże to nie jest od niedzieli do niedzieli i od środy do niedzieli. I od niedzieli do środy. To nie tak. My musimy być świadomymi ludźmi. Świadomymi ludźmi. I teraz posłuchajcie. Jeśli nie jesteś osobą, która się boi, to poddaj swoje życie pod ocenę Bogu. W sensie takim w ogóle, Boże, czemu ja w ogóle, czy ja to robię, czy ja tego nie robię? Dlaczego ja tego nie robię? Jakie demony na przykład w moim życiu stoją za tym, że ja nie jestem wykonawcą Bożego Słowa? Czemu tak się w ogóle dzieje? Już tak bardzo dużo ludzi mnie w ogóle przeanalizowało, ale ja chcę wiedzieć. Ja chcę wiedzieć. Dlaczego ja się w ogóle boję użyć miecza słowa? Czemu ja się boję pewnego poróżnienia? Dlaczego ja się tego boję? Co za tym stoi? Co za tym stoi? Przecież w ogóle wyznaję, że nie boję się. Że większy jest ten, który mieszka we mnie. Śpiewam co niedzielę, nie chcę łazić wokół tej samej góry. Ustanawiam razem z Kościołem na modlitwach wstawienniczych, że w ogóle jestem wykonawcą słowa, że prawda Boża jest dla mnie bardzo ważna, że chcę w ogóle, aby prawdy Boże działały w ogóle w moim życiu. Chcę w ogóle, żeby Chrystus emanował się przez moje życie. Ty zadaj w ogóle to pytanie. I od kiedy oddałeś swoje życie Jezusowi, to masz wgląd w samego siebie. Jeśli tylko nie będziesz spychał pewnych rzeczy, gwarantuję ci, że usłyszysz odpowiedź. Usłyszysz tak zwany cichy, łagodny głos. Synu, to jest jeden problem. Boisz się stracić twarz. Boisz się stracić twarz. Boisz się, że cię powalą na argumenty. Sporo za życiem. Przypowieści Salomona 16:1-3. Rzeczą człowieka są rozważania serca, lecz od Pana pochodzi odpowiedź języka. Wszystkie drogi człowieka wydają mu się czyste, lecz Pan bada duchy. Powiesz Panu swoje sprawy, a ziszczą się twoje zamysły. Przyjdź dzisiaj z pewnymi tematami do Boga. Bo tak naprawdę to my wiemy, z czym się bujamy lata. To trzeba to na to jest religia. Religia. Bóg chce być poznany i doświadczany. On chce być poznany i doświadczany. Kiedyś bardzo mocno to do mnie dotarło, że grzech się nie zmienił. Demony się nie rozmnożyły. Po prostu zmieniła się wokół nas rzeczywistość.
Jest fajna architektura, ludzie się inaczej ubierają, ale te demony, które były kiedyś, są dzisiaj takie same i w taki sam sposób oddziaływują na ludzi. I dlaczego my mamy doświadczać życia? Dlatego, aby być odpowiedzią dla tego świata. Dlatego coraz więcej zarzucamy pewnych na przykład tematów, tak? Po to, żeby być odpowiedzią dla tego świata. Dlatego bardzo ważne, żebyś był osobą świadomą, żebyś przeżywał tego Boga, żebyś Go doświadczał. Nie bójcie się. Diabeł ma wielkie oczy i jest naprawdę mega przereklamowany. Żeby być osobą, która wykonuje posłusznie rzeczy, które przychodzą do twojego życia, to jedną z takich ważniejszych rzeczy to jest to, że trzeba być osobą karną. Trzeba być karną osobą. Kiedyś mieliśmy takiego psa w domu, Dobermana, nazywała się Tirsa, to była sunia. Ona była bardzo zazdrosna o Artura. Jeszcze nie byliśmy tak, że mieszkaliśmy razem, tylko ja tam sobie przyłaziłam do niego, to mnie strasznie szczypała. Natomiast była bardzo karna. Jak Artur na przykład na koloryferze powiesił kiełbasę, to z pyska jej leciała ślina, ale nawet jak on opuścił dom, to ona tej kiełbasy nie zjadła. Nie ruszyła tej kiełbasy, bo była karna. Była karna. Bez karności, tak, nie będziemy wykonywali pewnych rzeczy. Po prostu będziemy słuchać nauczania, jednym uchem wpadną, drugim wypadną. Karność to droga życia. Żeby zastosować miecz w swoim życiu, trzeba być osobą karną, czyli podejść do tego bardzo poważnie. Żeby doświadczyć tego pokoju, to najpierw muszę użyć miecza. Muszę wyjść z pewnych niszczących dla mnie sytuacji. I niech Ci Duch Święty usługuje, co to jest w twoim życiu. W jednym życiu to będą relacje, tak, jakieś związki, lęk opuszczenia na przykład życiowego partnera, z którym jestem 25 lat, a on nie chce oddać swojego życia Bogu i teraz dorabiam do tego to, że taki jest mój krzyż. Nie, taka jest twoja decyzja. Taka jest twoja decyzja. Jeśli chcesz taką decyzję, tak, to w ogóle okej. Okay. To ty się na to zdecydowałeś. Ale nie mów, że to jest droga dla każdego. Ponieważ Słowo Boże mówi, że kobieta nie jest niewolniczo związana z takim gościem. Ja mówię, rozwiedź się. Ale ja się boję. To znaczy, że nie ufasz Bogu, że ma dla ciebie dobrego męża. To czy wiecie, pewne rzeczy trzeba po prostu nazwać. Nazwać. Karność to droga życia. Szybkie i prawidłowe wykonywanie poleceń. Czyli nie ma tej mentalności, ale... Ale co ale? No chcesz w ogóle, żeby życie płynęło? Chcesz, żeby cię diabeł nie dojeżdżał, to nie zadawaj tego pytania, ale. Nie ma ale. Postanów dziś, że jesteś osobą karną, że chcesz być osobą, która szybko wykonuje polecenia. Tak? Szybko wykonuje polecenia. Kiedyś byłam na takim spotkaniu przebudzeniowym i usługujący jak gdyby stali tutaj z przodu, a my byliśmy gdzieś tam z Arturem i z Norbertem z tyłu i jak było to wyzwanie, w ogóle, że biegniemy po namaszczenie, to ja myślałam, że nam się nogi połamią. Rozumiecie? Nieważne, jaka była przeszkoda. Nieważne, czy była ławka drewniana, czy było krzesło, czy był stołek. My po prostu biegliśmy. Biegliśmy, ponieważ chcieliśmy życia, 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 życia. My pragnęliśmy. Pragnęliśmy. Czy przyszła w ogóle moc na do tego, żeby przebiec po tych krzesłach? Tak, bo tam, gdzie pragnienie, tam wykonanie. Nikt sobie nóg nie połamał i nikt nawet sobie nie nabił siniaka. Przypowieści Salomona 12:1. Kto miłuje karność, miłuje mądrość, a kto nienawidzi karcenia, ten jest głupi. To w ogóle mocne. Kto miłuje karność, miłuje mądrość, a kto nienawidzi karcenia, ten jest głupi. A głupi rzekł w swoim sercu, że nie ma Boga. Przypowieści Salomona 12:15. Droga głupiego wydaje mu się właściwa, lecz kto słucha rady, jest mądry. Posłuchajcie tej rady dzisiaj. To taka rada, aby zastosować tą zasadę podziału, aby się tego nie obawiać, aby nie obawiać się wyjścia z grzesznego stylu życia, aby nie obawiać się porzucenia pewnych relacji,
świeckich relacji, a może na przykład na dyskoteki chodzisz potajemnie, brykasz tam gdzieś, wiesz, i wstydzisz się na przykład tego. I wcale się nie dziwię. To postanów dzisiaj, że w ogóle uruchomisz swoje ciało do zupełnie innej muzyki, właśnie do tej, która jest na uwielbieniu. Ale mi się to nie podoba. Ale uwielbienie nie jest dla ciebie. A dla kogo jest uwielbienie? Dla Boga. Kogo uwielbiacie? Boga. Karność pozwala ci być mądrym. I wszyscy wiemy, że definicją mądrości to jest umiejętność zastosowania tych rzeczy, co wiemy. Jeśli nie umiemy zastosować rzeczy, których wiemy, no to znaczy, że to trzeba sobie samemu odpowiedzieć. Dobrze jest być osobą karną. Mamy teraz tego szczeniaka małego i mamy ją 2 tygodnie. I już nie sika i nie robi kupy w domu. Toaletę już ma zupełnie na zewnątrz. Trochę nas gryzie jeszcze. Karcie nam zabiera i wynosi do budy. Wczoraj Galoty Artura gdzieś tam sprawdził, wytargała i też pochnęła z nimi do budy. Ale posłuchajcie, dostała ze 3 razy tak naprawdę ostrzej. Właśnie od Artura. My gdzieś tam z Sarą żeśmy ją klepały trochę, i Artur mówi, nie tak. Nie tak, bo ona ma w ogóle futro. Ona tego nie czuje. I którego firanka się budzimy rano, nasikane jest na podłodze. Jest w ogóle taka atmosfera, jeszcze wiecie, po nocy wszyscy jesteśmy rozespani i nagle taki głos. Precz! Ja mówię, o Boże kochany, to Artur powiedział do naszego małego pieska w ogóle. Nie to chodzi. Co to w ogóle spowodowało? Że ona jest karna. Jest karna. To są naprawdę mega proste w ogóle rzeczy. Tylko pytanie, czy chcemy? Czy chcemy? Jeśli psa można nauczyć, to uwierzcie, że w ogóle my się możemy nauczyć dużo, dużo, dużo więcej. Często my nie robimy tych rzeczy przez głupi upór. Mam swoje zdanie. Nie możesz mieć własnego zdania. W Chrystusie Jezusie umarłeś dla własnej koncepcji, dla swoich zdań, dla twojego widzimisię. Nie ma tego. Masz wieczne ale. Jesteś po prostu dyskutantem. Jesteś bladym teoretykiem. Ale mi się nie chce. To idź. Tam, gdzie ci się chce. Królestwo Boże jest dla tych, którzy pragną, 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 pragną. Pragną posłuszeństwa, pragną karności. Nie chcą słuchać kazań, które łechcą ich uchom, ale chcą się poszerzać. Chcą poszerzać paliki swojego namiotu. Nie chcą mieć zabetonowanych głów, zabetonowanych marzeń. Tak? Chcą być skutecznymi. Kto miłuje karność, miłuje mądrość, a kto nienawidzi karcenia, ten jest głupi. Przypowieści Salomona 12:15. To już czytałem. Droga głupiego wydaje mu się właściwa, lecz kto słucha rady, jest mądry. Człowiek mądry to człowiek poddający swoje życie pod korektę. Człowiek mądry to poddający swoje życie pod korektę. Kto odrzuca korektę, gardzi samym sobą. Wiecie, to takie ważne, to ważne. A co ty byś mi mówił, co ja mam robić? Ale w ogóle ja nie mam takiej fazy, żeby ci tam mówić, co ty masz robić. W ogóle nie o to chodzi. Ja ci głoszę słowo Boże, że jeśli nie będziesz osobą karną, to po prostu nie będziesz doświadczał pewnych rzeczy, a diabeł będzie na tobie jeździł, jak na burej suce. Taka jest po prostu prawda. W domu żona ci będzie jeździła na głowie albo na odwrót. Człowiek mądry to człowiek poddający się pod korektę. Postawa antykorekcyjna może doprowadzić cię na manowce. Są ludzie, którzy mówią, ja to tak, to w ogóle tylko to, co mi tu tam Duch Święty powie. A my to jesteś bardzo ograniczony, ponieważ Duch Święty działa w Kościele. On działa w Kościele, on działa przez różnych ludzi i przez różnych ludzi będzie mówił do twojego życia. Bądź osobą, która jest gotowa na korektę. Nasze decyzje kształtują rzeczywistość i brak naszych decyzji też kształtuje rzeczywistość. Jeśli ich nie podejmujemy, tak, to ukształtujemy rzeczywistość. Jeśli podejmiemy decyzję, też ukształtujemy rzeczywistość. Wierzę w to, że dzisiaj będziecie wiedzieli, co musicie radykalnie poodcinać. Radykalnie.
mówiłam na początku, nie takim, nie. Musi dojść do pewnych rozmów, musi dojść do pewnych spotkań. Kiedyś powiedziałam takie słowo, że pewni ludzie muszą się rozwieść, żeby pewni mogli się pobrać. Dlatego między innymi mówimy o tym, że można się rozwieść, tak, że Bóg jest rozwodnikiem. Ty dziś będziesz wiedział, co musisz radykalnie odciąć. Musisz odciąć pewne głosy. Odcinam te głosy, odcinam wpływ tych ludzi. I słuchajcie, ja w ogóle nie mówię o tym, żeby zrywać relacje ze swoją świecką rodziną. Chodzi o to, że jeśli te relacje na przykład były niewłaściwe, tak, to musi dojść do podzielenia. Czyli ty nie możesz dalej pozwalać, aby twoja mama czy twój tata dyktowali tobie warunki. Że oni będą tobie mówili, jak ty masz żyć, gdzie masz być, jak masz funkcjonować, jak masz się ubierać. O 7 w domu. Mamo, mam 35 lat. O 7 w domu. Rozumiecie? Podejdźcie do tego poważnie. Nie czekasz, aż Bóg coś zrobi, ponieważ Bóg nie robi nic. To jest dobra informacja. Bóg nie robi nic. Bóg dał Jezusa. Wiecie, ja powiem tak. Ja tu się w ogóle z tego nie chcę śmiać. W ogóle. A wiecie dlaczego? Bo mnie to stawia w miejscu pionu. Mnie stawia to w miejscu pionu. Ponieważ jeśli Bóg nie robi nic, to znaczy, że ja muszę wykonać pracę. To znaczy, że ja muszę użyć konkretnych narzędzi i to jest mądrość. Tych, które Bóg złożył w moim ręku, tak? I zbudować moje życie. Bo On nie robi nic. Ci, którzy oddali swoje życie Bogu i myślą, że Bóg coś zrobi, to ich życie jest w ruinie. Ale owocujące życie to jest życie tych ludzi, którzy wzięli się do pracy i postanowili, że tutaj na ziemi ich dusza nie będzie bezrobotna. Tak? Ich dusza nie będzie bezrobotna. Jeśli nie zastosujesz tej zasady, to będziesz takim dla siebie hipokrytą. Powiem ci, jakie też jest tego zagrożenie. Jeśli nie będziesz miał postawy korekcyjnej, to prawda jest też taka, że będziesz miał coraz bardziej zatwardziałe sumienie. Prawda dla ciebie już taka będzie rozmyta. Wiesz, jeśli będziesz chodził na kompromisy z tymi rzeczami, to prawda dla ciebie będzie rozmyta. Kiedyś słowo Pana było dla ciebie, że jak Bóg powiedział, to natychmiast wciągałeś buty, tak, i leciałeś. Ja tak teraz mam na przykład z psem. Śpię w tej takiej bieliźnie termicznej. Artur, co ty robisz? Ja mówię, śpię w tej bieliźnie termicznej, bo jak ona przychodzi, to ja nie mam czasu, żeby się ubrać. Ja nie mogę jej zrobić siku. Rozumiecie? Pierwsza musi się wysiusiać ona, ponieważ ja ją uczę i nie chcę, żeby mi nasikała w domu. Więc ja jestem w ogóle skoncentrowana. Rozumiecie? Ja w wojsku. Śpię w termicznej bieliźnie, przykrywam się, ona przychodzi, a ja tylko idę, smycz jej, zakładam kurtkę, buty jakieś tam lacze na korytarzu i na dwór. Dlaczego? Dlatego, żeby się nie zsikała w domu. Pomagam jej. Trzeba być zorganizowanym. I teraz tak. Kiedy oddałeś swoje życie Jezusowi, to masz wgląd w siebie. Tak? Tak. Wierzycie w to? Tak. Masz wgląd w samego siebie. Nie czekaj, aż coś się wydarzy w twoim życiu i dopiero rozpocznę pracę nad sobą. Nie. I chcę ci powiedzieć o pewnej zasadzie. O pewnej wojnie, którą się wygrywa wytrwałością. Nie ciesz się z powodu wygranej jednej bitwy. Dużo ludzi na przykład zrobiło jedną rzecz, cieszą się, rozbrajają swoje życie i myślą, że to jest koniec pracy. I potem przychodzi diabeł, łup, podciął ci znowu nogi. A to tak nie o to chodzi. Chodzi o to, że ty zaplanowywujesz sobie pracę nad sobą. Na przykład teraz bierzesz temat właśnie wzrost przez podział. Musi nastąpić w moim życiu pewne oddzielenie. Pewne oddzielenie. W Starym Testamencie Izraelici powielali cały czas ten sam błąd. Wygrywali właśnie jedną bitwę i szli do domu i świętowali. Zapomnieli, że Filistyni ciągle byli w pobliżu. Wygrali bitwę podczas gdy Bóg chciał, aby wypędzili Filistynów do końca.
Musisz wyciąć wszystko do nogi w swoim życiu. Wszystko. Nie zostawiaj nic. Wytnę każdego Filistyna. Odetnę każdą złą relację. Wszystko, co nie przynosi chwały Jezusowi, odetnę. Nie boję się poróżnienia, ponieważ wiem, że na skutek tych rzeczy będę mogła ustanawiać standard Królestwa Bożego. Wytęp. I do tego potrzeba jest być osobą karną. Karną. Ja nie czekam, aż ktoś mi przyjdzie i powie, co ja mam zrobić, ponieważ ja mam wgląd w samą siebie i ja wiem, co mam zrobić. Ponieważ wiem, co się na przykład we mnie budzi podczas głoszonego słowa. Już trzeba te rzeczy notować, bo Duch Święty mówi do was. To musisz radykalnie odciąć. To musisz radykalnie odciąć. Czemu zapisujemy rzeczy? Ponieważ 10% zapamiętujemy z tego, co się głosi. Dlatego bardzo ważne, żeby to zapisywać i przywoływać z powrotem do pamięci. I planuję w poniedziałek spotkanie. Jedziemy. Czyli wycinamy wszystko do nogi. W drugim liście do Koryntian Paweł mówi o swojej dziedzicznej odpowiedzialności. Wywierał silną presję w rejonie Morza Śródziemnego aż do momentu, gdy cały duchowy opór został przełamany, a posłuszeństwo Chrystusowi utwierdzone. To bardzo ważne. Tyle wszystko. Aż cały duchowy opór zostanie przełamany, tak? I cała moja dusza przyjdzie do momentu, do miejsca posłuszeństwa Chrystusowi. Jeszcze raz. Wywierał silną presję w rejonie Morza Śródziemnego aż do momentu, gdy cały duchowy opór został przełamany. I ty to będziesz wiedział, bo jesteś duchowym człowiekiem. Biorę autorytet nad tymi rzeczami. Walę w tych Filistynów, walę w ogóle. I ty wiesz, w co masz uderzyć, co masz odciąć. Nie zostawiam ani kawałka. Nie zostawiam ani kawałka. W ogóle ja chcę, abyśmy byli elektryczni na to. Kiedyś pamiętam, byłam na takiej grupie domowej, byłam świeżo wierzącym człowiekiem i z moją przyjaciółką wracałyśmy z grupy domowej, ona wtedy miała małą dziewczynkę, małą córeczkę i wracamy po nią, a ona wychodzi, słuchajcie, z tam mieszkania takiej dziewczyny, która się nią opiekowała i mówi: mamo, idziemy do Egiptu! A ta moja koleżanka mówi: nigdy nie wracamy do Egiptu w imieniu Jezusa, Bóg nas z Egiptu wyprowadzi. Do tego stopnia. Rozumiecie? Do tego stopnia. Taka duchowa orientacja. Taka duchowa orientacja. Wiecie? I kiedy te rzeczy są w nas usankcjonowane, kiedy to jest w ogóle nasze, to jest moje. To jest moje. Cała duchowa spuścizna jest moja. Jestem świadoma w ogóle tego, kim jestem. Jestem świadoma tego, co mam. Jestem świadoma tego, z czym jeszcze muszę na przykład się rozprawić. Tak? Walę w ogóle we wszystko. Aż cała dusza dojdzie do posłuszeństwa Chrystusowi. I to jest wszystko rozłożone na lata. Nie ma tak, że na przykład, wiecie, te teksty takie... Ktoś przesłuchał nauczanie na temat warowni odrzucenia, 3 dni. Ja sobie już wyszedłem z odrzucenia, ja wiem, czy kopada. To są bzdury w ogóle. Dowiedziałeś się o pewnej rzeczy. Przyszedłeś do lekarza i została ci postawiona diagnoza. A teraz sytuacje różne będą ci pokazywały, tak? Autentyczny stan twojej duszy. Czyli co? Nie wpadamy w dumę z powodu jednej wygranej bitwy, tak? Chodzi o skuteczne wygranie całej wojny. I teraz zobaczcie, diabeł boi się nieustannego w ogóle ataku. Ktoś kiedyś zadał mi takie pytanie, czemu wy tak ciągle gromicie tego diabła? Ja go nie gromię. A że z uwagi na to, że to był młody człowiek w Chrystusie, ja mówię, słuchaj, ja gromię i mam służbę, a ty co masz? No ja nic. Ja mówię, to oprzyjmy się na moim doświadczeniu, okej? Jeśli zyskasz więcej niż ja, to przyjdź do mnie. Ze swoimi argumentami ja ci pokażę moje i możemy porozmawiać. Diabeł boi się nieustannego ataku. Dlatego kiedy my jesteśmy świadomi tego, co musimy w swoim życiu zmienić, to my musimy atakować. To my musimy atakować. Nie, że my jesteśmy zaatakowani i ciągle kopa, tak? I ciągle mamy nogi podcięte. Przychodzi poniedziałek, gleba. Znów mi coś diabeł ukradł.
Znów mam puknięty samochód, benzyny mi w ogóle w trakcie zabrakło. To mi nie działa, to mi nie działa, to mi nie działa, to mi nie działa, to mi nie działa. Módlcie się o mnie! Nie. 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 Masz być świadomym człowiekiem. To armia i rodzina. Armia i rodzina. Jestem świadomym człowiekiem. Czyli dużo lepiej jest, gdy wywieramy na niego stałą presję, niż atakujemy go jednorazowo. Jeżeli jest wywierana na niego stała presja, to musi się wycofać. I to, co mówiłam na początku, że żadnej wojny nie wygrywa się jedną bitwą. I wiecie, rozumiecie na pewno to, bo to w ogóle, to jest w ogóle proza życia. Coś tam sobie przewalczyłeś, tak? Jakaś jedna bitewka w ogóle wygrana. I nic nie robię. Nie czytam Biblii. Nie w ogóle nie utrzymuję w ogóle kultury jakiejś takiej w ogóle osobistej, tak? W ogóle nie sprawuję autorytetu w ogóle nad swoimi myślami. Ale pójdę na ewangelizację, coś tam sobie robię. Czwartek, kop. Czemu? No, czas odpowiedzieć. Nie rozbrajaj się po jednej bitwie. Nie rozbrajaj się. To nie o to chodzi w ogóle, żeby być zdepresjonowanym i cały czas tylko... Bo wiecie, do tego wszystkiego my potrzebujemy naprawdę bardzo dużo mądrości. Żeby nie było teraz tak, że wiesz, a co to? Jestem zdyscyplinowany. To nie o to chodzi, żeby być wariatem. Rozumiecie, bo w ogóle diabeł jest specem od rowów. Kiedy my w niewłaściwy sposób przyjmujemy pouczenie, kiedy w niewłaściwy sposób przyjmujemy w ogóle nauczanie i chcemy coś komuś tam, wiecie, pokazać, nie? To najczęściej to w ogóle to takie głupoty właśnie wychodzą. Nie można to w ogóle powiem. No nie rozmawiam teraz. Dlaczego? Nie rozmawiam. Ja teraz niczego używam. Ja nie rozmawiam teraz. To nie o to w ogóle chodzi, żeby być wariatem duchowym. Rozumiecie? My musimy nauczyć się z tych narzędzi korzystać. Korzystamy w ogóle z tych narzędzi. Czyli używajcie do swojego życia miecza. Bo Jezus powiedział, że nie przyszedł przynieść pokoju, lecz miecz. On przyszedł poruszyć. I to jest bardzo ważna zasada. Najpierw miecz, a potem pokój. Najpierw miecz, a potem pokój. Najpierw gnamy, tak? Wszystkich Filistynów ze swojego życia. Żegnamy ozięble. Nie budujące relacje. Tak? Świeckie relacje. Bo my tylko się na seks spotykamy. Powiem coś niereligijnego. To się lepiej onanizuj. A nie chodź do burdelu. Ponieważ jeśli idziesz do burdelu, to łączysz się z tą kobietą i demony, które są w tej kobiecie, przełażą na ciebie. A tak tylko dłonią dotkniesz swojego penisa. To jest prawda. Potrzebujemy takich rzeczy. Potrzebujemy nie być religijnymi ludźmi. Potrzebujemy podchodzić poważnie do głoszonych prawd, aby je we właściwy sposób stosować, aby mieć sukces w swoim życiu, aby być szczęśliwymi ludźmi, aby w sposób trwały, tak, w ogóle doznawać przemiany w ogóle swojego umysłu, aby skutecznie wpływać na ten świat, aby nie być zdepresjonowanymi po 5 ewangelizacjach, aby nie być ciągle przygniecionymi, aby nie być ciągle tymi, którzy potrzebują pomocy, ale być tymi, którzy pomoc niosą. Aby być ludźmi modlitwy, tak? Aby być ludźmi modlitwy, aby być tymi, którzy ustanawiają, tak? I rządzą, a nie tymi, którzy są rządzeni. Taka jest rzeczywistość. Jeśli nie będziesz rządził, to ktoś będzie rządził tobą. To ktoś będzie rządził tobą. Aby nasze tak było tak, a nasze nie było nie. Aby prawdy Boże w naszym życiu były tak ugruntowane, że nie będzie tam miejsca, tak? Że diabeł ma w ogóle za cokolwiek złapać. Abyśmy w ogóle nasza świadomość, aby była coraz większa, coraz głębsza. Jesteśmy duchowymi ludźmi, duchowymi istotami, tak? Na duchowej wojnie. I mega to jest bardzo ważne, to jest bardzo potrzebne, abyśmy tą zasadę stosowali w swoim życiu. I coś ci powiem. Zobaczysz przepływ życia. Zobaczysz, że pewne
toki myślowe odejdą, pewne emocje odejdą, pewne rzeczy z twojej głowy odejdą, jeśli pewne relacje zerwiesz. Jeśli ustanowisz miecz i doprowadzisz na przykład do podziału. Wiecie? Przyjaźń ze światem to wrogość wobec Boga. Nie można się przyjaźnić ze światem i przyjaźnić się z Bogiem. Tylko to trzeba też bardzo dobrze zrozumieć. My ze świata mamy korzystać. Mamy korzystać z ich fachowości, tak? Chodzimy do fryzjera? Chodzimy. Chodzimy do kosmetyczek? Chodzimy. Co nie znaczy, że kosmetyczka wpływa na mój styl życia. Tak? Chodzę do ginekologa? Chodzę. To nie znaczy, że ginekolog wpływa na mój styl życia. Ćwiczę? Tak. To nie znaczy, że właściciel siłowni mówi mi kiedy. Bo to ja te rzeczy ustanawiam. Ponieważ jestem świadomym człowiekiem. Mamy korzystać z tego świata, bo nie zostaliśmy zabrani z tego świata.